Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj do Was przychodzę dalej z katarem, ale przychodzę do Was dzisiaj z testem. Kupiłam w Akrzynie te takie wiralowe rajstopy, które wiecie, one są grube i one są od środka mają, widzicie, takie jasne futerko i że jak je się rozciągnie, to one wyglądają tak, jakby były cienkie rajstopy na nie. Mówię, dobra, zrobimy sobie całodniowy test. Zobaczymy, czy to w ogóle realnie jakoś się sprawdza, bo ocieplane rajstopy to tak, to jest fajne, na zimę szczególnie, natomiast mnie bardziej zastanawia, czy one będą tak realnie wyglądać i czy ja zmieszczę się w rozmiar LXL, bo one są tak, tak na rozmiarówki rozłożone, więc zobaczymy zaraz. Słuchajcie, zrobimy sobie jakiś taki całodniowy teścik, no bo wiecie, jest zima, a nie chcesz ubierać cienkich rajstop, nawet tych grubszych, ale cienkich. Tu jest w ogóle rozwiązanie, że będzie to teoretycznie wyglądać, wiecie, tak jakby wiecie, jakby były one tak naprawdę cienkie, ale są grube, no zaraz zobaczymy. Ja je rozpakowuję i rozciągnę je tu przy Was, no i zobaczymy, czy to tak wygląda, w sensie, no, jak dla mnie to wyglądało, ale wiecie, o co chodzi, wiecie, jak to jest. No, tak jak bardzo, bardzo się naciągnie, to coś tam widać, no ale zobaczymy, jak je się ubierze. I powiem Wam, co ciekawe, one w Akrzynie kosztowały 28 zł niecałe. Jakby tu całe są ocieplane, ale stopa już nie. Pierwszy raz się z tym spotykam, bo zawsze jak miałam takie, to one były całe ocieplane, a stopa już nie jest ocieplana, więc na stopę można zawsze, jak będzie jednak, jest zimno, no to skarpeteczkę, no bo to jest cieniutkie. Jak zwykłe takie grube stówki, wiecie, rajstopy, stodem. Dobra, przymierzamy. Ja dzisiaj, jak widzicie, mam na sobie sukienkę, która jest letnia, ale planuję na nią ubrać sweter, no i mieć się pod spodem rajstopy, więc będzie mi ciepło. Ale ubiorę się i Wam się pokażę, no zresztą jakby jestem jeszcze nieogarnięta, jest rano. Ale mówię, przyjdę, zobaczymy. Dobra, ubieram się i zobaczymy. Okej, jest wieczór. Ja Was, czekajcie, sobie postawię. W takim trochę innym kącie, ale trudno. Jest wieczór, przechodziłam w tych rajstopach cały dzień i powiem tak, są wygodne, są cieplutkie, są mielutkie, są przyjemne, natomiast jak dla mnie one w ogóle nie działają jak te typowe z teraz, co się w internecie po prostu reklamują, że one, wiecie, prześwitują i że to wygląda tak, jakby to była skóra. Bo nie wiem, jak one bardzo musiały być naciągnięte i rozciągnięte, żeby gdzieś tam to jasne prześwitywało. Powiem Wam szczerze, że one są fajne, naprawdę są spoko te rajstopy, ale to nie są te rajstopy. One są ciepłe, one są przyjemne. Mi akurat nie przeszkadzają z racji tego, że ja chciałam też ciemne, czarne rajstopy, które będą ciepłe, więc wiecie, jak dla mnie jest git, natomiast kwestia tego, czy one wyglądają w ten wiralowy sposób, że widać, to wygląda to tak, jakbym ja miała cienkie rajstopy i skórę pod spodem, nie. Nie wiem, zastanawiam się, czy nie zamówić sobie, na przykład spróbować i nie zamówić z internetu, z jakiejś takiej strony, wiecie, no po prostu, gdzie one się reklamują. Natomiast zastanawiam się, trochę się cykam, no bo wiecie, to są jednak, może okazać się, że nic mi nie przyjdzie. Natomiast, patrzę, bo fokus złapał coś innego, złapał kurtkę, ale nie wiem, czy to jest, wiecie, jakaś taka kwestia, że to, no nie wiem, po prostu nie wiem, zastanawiam się. Jeżeli chcecie test takich typowo tych wiralowych rajstop, to dajcie znać, natomiast jeżeli szukacie fajnych rajstop z właśnie w niezłej cenie, bo one kosztowały 28 zł, więc to są dobre, a to są naprawdę grube rajstopy, no to słuchajcie, dobrze to wygląda, one są wygodne, one są takie naprawdę przyjemne, natomiast jedyne co, to one na stopach nie mają tego futerka. To futerko zaczyna mi się nad kostką dopiero, ale czekajcie, widzicie siebie tu, siu, siu, siu. Ale zrobimy sobie tak, one się prezentują dość dobrze. Tutaj nie będę Wam za wysoko, natomiast no widzicie, że one są typowo czarne. Tu nie ma co, że tak powiem, szaleć. One są typowo czarne. Ja dzisiaj mam taki outfit, który zresztą widzieliście tam przebitkę.
Uszyłam swetrę. Taki trik, podpiłam go po prostu sobie tymi agrafkami. Podpiłam go agrafkami, żeby on wydawał się właśnie w ten sposób. I to jest moja letnia sukienka, która akurat kolorem pasuje. Więc mówię, czemu nie zaszaleć. Ale tak jak mówię, no ona, te rajstopy są zwykłe, czarne, grube rajstopy. Nie ma co tutaj, wiecie, się łudzić, że one wyglądają jakieś inaczej i tak cudownie jak te nie wyglądają. Ale tak jak mówię, kochani, fajne rajstopy, 28 zł, a czekajcie. A patrząc na to, że zwykle rajstopy w jakiejś Calcedonia czy takich miejscach są drogie, no pewnie za takie rajstopy trzeba byłoby dać 50 zł, to jest minimum, to jest minimum, podejrzewam. Szczególnie, że to jest 100 den, one są, naprawdę mają to futerko cieplutkie pod spodem, więc myślę, że one są fajne. Nie wiem, jakie będą po praniu. Na pewno będzie trzeba uważać na to, żeby ich nie prać, bo na pewno bardzo wysokiej temperaturze, a też przy okazji nie prać może z płynem do płukania. Zwykle takie rzeczy się nie pierze właśnie z płynem do płukania, tak jak z biustonoszami na przykład, żeby one się tam bardziej nie rozciągały z samym proszkiem, więc na pewno będę gdzieś tam bardziej uważać, ale nie jakoś wybitnie. Powiem, że jakoś to światło tutaj pada w niekomfortowy sposób, ale trudno. Tak jak mówię, fajne spodnie, wygodne. Co ja mówię? Fajne rajstopy, wygodne. Nie lecą z tyłka, ale powiem Wam, że ja mam rozmiar ten L na XL, ale jest taki na mnie dobry, natomiast myślę, że M, gdybym ubrała, to one byłyby bardziej takie, bo te są przyległe i tak dalej, ale one są takie, że one są, mają bardzo, bardzo dużo, dużo luzu, na zasadzie, że one są naprawdę jeszcze bardzo luźne, że mi aż tak typowo lecą w dół. Ja mam ten stan bardzo wysoko u siebie tutaj, więc pewnie gdybym kupiła, nie wiem, czy tam jest S na M, czy jest M na L jeszcze taka na przykład, no gdyby były M na L i L na XL, to gdyby były M na L, to były właśnie dobre. No ale nie wiem, jak te S na M się prezentują, więc nie powiem Wam. Natomiast poczekajcie, pokażę Wam one to pudełko w ten sposób i one tutaj miały, wiecie, oznaczenie, że one w środku są właśnie te cieliste. To też jest ważne, bo są takie same, tylko z czarnym. Natomiast jak widzicie, nie opłaca się kupować, jakby nie ma znaczenia. Natomiast fajne rajstopy, spoko, wygodne, dobre, za małe pieniądze, nie łudźmy się, to nie są duże pieniądze, 28 zł za grube rajstopy, to jest ok. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że one nie wyglądają tak dobrze, jak takie lekko prześwitujące i tak dalej, jak te mniejsze takie, no ale z drugiej strony, jak jest minus jeden i chcesz spędzić cały dzień w ciepłych rajstopach i wiesz, że gdzieś wychodzisz na zewnątrz, wchodzisz do wewnątrz, to lepiej mieć jednak ciepłe rajstopy, po prostu. Albo chcesz ubrać się właśnie ładnie, tutaj tu, ale jednak jednocześnie potrzebujesz wyjść na zewnątrz, no to lepiej mieć ciepłe rajstopy, po prostu, ubierajmy się ciepło. Więc ja tak jak mówię, dzisiaj sweterek, ciepłe rajstopki, tak cały dzień przeżyłam. Natomiast mega fajne, bardzo polecam, trudno je dostać. Trudno je dostać, natomiast nie wiem, jeżeli wy je macie i na przykład wam się tak układają, to dajcie znać, bo może się faktycznie okazać, że ja mam rozmiar za duże i że te rozmiary mniejsze byłyby na mnie tak właśnie tak się układały, żeby było to widać. Nie wiem, dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli wam się podobał ten film, to serdecznie was zapraszam do łapkowania. Komentujcie właśnie, dajcie znać, czy mieliście te rajstopy, czy je widzieliście. Co, zapraszam was na TikToka, na Instagrama, kochani. No i tu są shortsy. Pewnie też wleci z recenzji tych rajstop, takie krótsze wersji. Natomiast, tak jak mówię, mega spoko, fajna opcja. No i co? Nie wiem, jakoś tak dzisiaj się nie mogę wygadać. Jakiś taki dzień mam, jakiś taki mam dzień, że wiecie, już wieczór, już spokój, szykuję się do końca koniec tygodnia, jest za jutro poniedziałek, kiedy to oglądacie właśnie w poniedziałek. Więc kochani, dziękuję Wam bardzo, dobrego dnia kochani i do następnego filmu. Pa!